Panorama. Naukowcy poszukują kodu DNA, a ekonomiści kraju, który poza Niemcami nie stracił na wprowadzeniu euro. Sprawa nie jest łatwa, dlatego z pomocą przyszedł szef partii Teraz, Ryszard Petru. Ja rozumiem takie wrażenie powstania wzrostu cen, ale jeszcze raz, statystyka jest obiektywna. 0,1% na surowce, czyli de facto nie wzrosły. 0,1% na surowce, czyli de facto nie wzrosły. 0,1% na surowce. A w związku z tym Sorwacja ma szansę stać się hitem tegorocznych wakacji, czego i Sorwatom wszystkim, i panu przewodniczącemu Petru życzymy. Gościem Panoramy Opinii jest Jacek Sariusz-Wolski, eurodeputowany.